Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Dungeon Crawler. I delikatnie mówiąc, dzisiaj mieliśmy grać jakąś postacią pokroju... jak to się nazywa? Count Clockula, Dolly, Benny Beaver, ewentualnie Bernie, gdybym go miał, ale no nie wyszło. Jednakowoż, jakby to powiedzieć... Chyba coś trochę zmieniła. Mieciarz Greg już jest niedostępny niestety, ale za to udostępnili nam N. Bunny. Czyli jakąś piratkę, która, jak nawet napisane jest, ruszyła w morze, by zostać piratem i zdobyć zaginione skarby. Ale zwabiona obietnicą wielkich zarobków, czy wielkich bogactw w lochu, straciła swoją nogę. Tak, nie mam tego do czynienia z łapką ręką, tylko łapką nogą, stopka. Dosłownie. Szczęśliwa stopka. I tak, ona jest tylko przez jakiś czas, więc no trzeba wykorzystać okazję, żeby sobie nią pograć. I jej działanie, drugi jest harpun zamiast chwytaka normalnego. Przedmioty podniesione harpunem są używane podwójnie. 5%, znaczy 5%, 5 bloków, jeśli podnosimy tylko jeden przedmiot. Tak jak się inaczej, idziemy na normalu, bo dopóki się nie przejdzie raz, to zawsze musi być normal. I dobra, zobaczymy, jak to będzie. Okej, w takim wypadku spróbujmy zrobić tak. Nie wiem, jak to będzie działało, więc rozumiecie, no... Wolę być po prostu przygotowany jak najlepiej. I teraz tak... Zrzą się też majta, ale jak się uspokoi, to chyba mamy... mam prostą linię. Okej, te harpuny będą fajne. Tak celowo wziąłem to w ten sposób. Chciałbym zobaczyć, jak po prostu zdziała i patrzcie. Przez to, że podnieśliśmy tylko, to zadaliśmy tak dużo obrażeń, to masakra. Dobra. Anyway. Łapiemy tarczę i miecza. Teraz drugi, czyli harpun. Nasza stopka harpunowa. Joink. Uff. Brud się trafił. A nie, dobra, brud nie przeszkadza w niczym. Okej. Dobra. Czyli już widać, jak to trzeba będzie robić mniej więcej. Muszę przyznać, podoba mi się. Będzie ciekawie. Tak, blok za to, że tylko jedna rzecz, podwójny blok z tego i teraz zobaczmy, czy harpunem jesteśmy w stanie złapać i miecza, i sztyleta. Tak, jesteśmy, okej. Okay. No to ciekawe kombo to będzie można robić. I nie ukrywam, bardzo mocne. Anyway, tak czy inaczej bierzemy, pomyślmy co. Szczykawe. Tak, szczykawe definitywnie dobrze będzie się kombić. Z tym, że mamy prawie że gwaranta, że będziemy łapać. I teraz tak, mamy tutaj jednego tylko wroga atakującego w tej turze. Więc weźmy to. Takie tarczki powinny wystarczyć, nawet jeśli nożyk nam ucieknie, to trudno. Teraz mógłbym albo pójść pod olbrzymie obrażenia z podwójnego miecza, albo wziąć sztylet i szczykawę. A spróbujmy wszystko. Tylko szczykawę złapałem przez to, że próbowałem wszystko. No trochę szkoda, ale dobra. Najmniej szybko możemy ją rozkręcać, więc tak. Nadal uważam, że to nie najgorszy pomysł by. Ale lepiej łapać miecza. Na obecny moment. Też w sumie chyba zawsze miecz będzie lepszym wyborem. Dobra, niekoniecznie, bo teraz w sumie gdybym złapał strzykawy, to chyba ona byłaby mocniejsza. Znaczy nie, jeśli nie... No, jeśli złapię tutaj teraz pojedynczego miecza. Bo tak, sam mieczek bije 20. Krotnie używany, no 40 obrażeń ciężko przebić na razie. Czekaj, strzykawa teraz będzie miała 15. 15, bo to 20, to 35. Trochę za mało, ale tak się nacisnąć strzykawy na pewno będę nosił na sytuację, gdzie ona będzie bardziej przydatna. A teraz ubijmy. Wygrana i Greatsword. Tak, definitywnie Greatsword jest dobrym wyborem. I powiem szczerze, nie ruszałem gry od kiedy wyszła aktualizacja z nią, więc nie wiem, jakie to będą nowe, wspaniałe rzeczy. Zobaczmy, co tam oferują. Kryczy... po prostu. Inaczej tego nazwać nie umiem. Teraz pytanie tylko, jak to zrobimy. Potrzebujemy bardzo dużo bloku. Złapmy tak. Teraz, jeśli się uda, możemy strzykawkę tylko złapać.
I pytanie brzmi, czy takie złapanie z 3 kawy da nam 3 użycia, czy 4? Podejrzewam, że może być 3. No, 3. No teraz to już 3 kawy zaczyna wygrywać powoli. Chyba stworzyliśmy już mocnego builda. Którego oczywiście i tak mogę jeszcze sknocić, ale... No w pierwszej rundzie próbuję robić cokolwiek. Jakkolwiek, w drugiej nasz cel jest prosty, złapać strzykawę. Jeśli złapiemy tylko strzykawę, to jest razy 3. No. To jest good pomysł. Body armor też. Zawsze jak będą jakieś cięższe walki, możemy złapać zbrojkę sobie harpunem, żeby mieć spokoja. Proszę, pierwsze plejentro przejśniało te bez bicia rannym, więc spróbujmy. Dwie świnie skarbonki. Nawet się udało, więc jest... wyjątkowo dobrze, bym powiedział. I teraz tak... ten sam wór co zawsze, z tego co widzę, więc... No nie ma czym się przejmować pod tym względem, ale jest czym się przejmować pod względem takim, że... przecież z Greatsword, no... nie zdobędziemy... zbroi. Więc pytanie, jest czy kawa, żeby ją szybciej rozkręcić, czy zbroja? Nie, no zbroja ważniejsza. W ten sposób, jeśli się nie mylę, będziemy dostawać 9 pancerza na turę? Tak, dokładnie. Więc nawet jak nie będzie udawało się, że tak dziwnie to znowu powiem, łapać pancerzy, to będziemy mogli szybko rozkręcać się właśnie przez najprostszą rzecz, jaką jest dosłownie złapanie tego pancerza sobie, czy tam tej zbroi, tego wszystkiego, po prostu harpunem. Teraz tak, wiem, że to jest mocne bardzo przepalenie, ale no, wolałem nie dostać obrażeń. To jest głupie, bo po tym bossie i tak się będziemy leczyć na maksa, więc ja... nie wiem, czemu o tym pomyślałem w ten sposób. Ale też może to być moja mentalność, że po prostu wolę nie tracić życia, bo... w wielu grach życie to jest tylko kolejny zasób, który możemy wykorzystać. Ale są takie gry, w których... tak nie jest. I każdy ten jeden punkt życia pojedynczy może być tym, co jest potrzebne, żebyśmy przezwyciężyli grę, a ciężko je regenerować. Natomiast tutaj to jest takie trochę śmiechu warte. Sytuacja z tym żyćkiem. I trochę szkoda, że no, strzykawa się trafiła w takim miejscu, gdzie ciężko było ją samą podnieść. Ale i tak to ugramy, bo teraz nieważne co złapie, jeśli złapie to samodzielne. Czy nie, nawet jeśli bym nie złapał samodzielnego, to byśmy to ugrali. Bo nawet sam harpun mamy razy 2. Więc tak. Dobra, co my tu mamy? Jedna moneta za każdy atak, fajna rzecz, bardzo potężna. Ale nie, większy szans w perkomacie. Teraz idziemy do kowadla. Kowadla? Poziom kowadla, tak. Połączyłem kowala i kowadło. Jakkolwiek chciałbym na przykład strzykawę, tak nie. Bierzmy body armora. Muszę iść po prostu pod bezpieczne rzeczy, żeby wam udowodnić, że umiem w to grać. I plan jest prosty. Łapiemy cokolwiek takie. No nie jest najlepiej. Tak czy inaczej, mimo tego, że nie jest najlepiej, tak teraz będzie dobrze. Łupiemy zbroję. 15 bloków w następnej turze. Niestety dopiero w następnej, więc teraz oberwiemy mocno. Ale no. Nawet jeśli teraz oberwiemy mocno, to już... no w tym momencie ciężej będzie nas zranić. Spróbujmy swoją drogą znowu złapać tą zbroję. Ta niestety tucizna oczywiście musieliśmy też złapać, bo jakby inaczej, gdybyśmy nie złapali, to by się podwójnie użyło oczywiście. Dlatego gra stwierdziła, że lepszym pomysłem będzie dać nam truciznę i teraz... strzykawy chyba samej nie złapię. Ale strzykawa i sztylet chyba ma większą wartość niż tamto. I złapałem tylko sztyleta, no nie, no to co za porażka. Jeśli 15 obrażeń to nadal nie jest nic złego, ale no... no powiedzmy, że mogło być lepiej. I okej. W tym momencie już nie musimy się przejmować pancerzem, bo jak widać... nasz grzybiczy kolega nie będzie nic tutaj nam chciał bić. Więc możemy spokojnie skupić się po prostu na biciu obrażeń, bo... co będzie, to będzie. A jeśli chodzi o...
Pozostałe kwestie? Zda. Jakbyśmy nie złapali rzeczy, podwójne użycia będą nas tutaj kierować. I okej, grzybka nie ma. Teraz ten znowu będzie dawał sobie to, że... jak to się nazywa? Noż będzie unikał ataku, więc... pójdźmy na ofensywę. Oczywiście... chciałem powiedzieć, że mierzy nam ucieknie, ale nie uciekł. Zaskakujące. Bok... zaryzykuję, spróbujemy strzykawę. Mamy ją. Najlepsze tylko ją, więc będzie... no, będzie dobrze. Tak delikatnie mówiąc. Więc 10-15. Dziękuję bardzo. Ugrane. O, to będzie też dobre. Dokładamy sobie Battle Axa. I jak tutaj situation? Okej. Tę bitwę trzeba skończyć szybko, więc weźmy po prostu pierwsze lepsze coś. Teraz tak. Nawet nie trzeba myśleć. Łapiemy topora i wygraliśmy. Jeśli się złapie sam. A w sumie, jeśli by się złapał w sumie ze strzykawą, to też byśmy to już ugrali. No, podoba mi się. Może trochę za mocna postać, nie będę ukrywał. Ale bardzo fajna. Kredytówka, oczywiście. Bardzo szybko będziemy mogli ją rozkręcić. Więc definitywnie biera. Przy czym ważne jest, żeby ją złapać harpunem. I pojedynczo. Początkowo nie jest to za mocna broń, nie będę ukrywał. Ale jeśli będziemy harpunem zawsze łapać, pojedynczo, używa się 3 razy, więc zadaj 1 obrażenie, potem 3 obrażenia, a potem 5 obrażeń. No i teraz w następnej bitwie już będzie 5, potem będzie 7, potem 9 i tak dalej. Wiecie, jak to działa, nawet nie wiem, po co tak to tłumaczę po dziecinnemu. Po prostu karta kredytowa jest czymś, co może tutaj się rozkręcić równie dobrze, co u mojego pierwszego podejścia z śmieciarzem Gregiem. Bo tak, dla tych, którzy nie wiedzą, tam to miałem taką potężną kartę kredytową, że to w ogóle było wow, jakim cudem to się udało. I okej, dostaniemy obrażenia niestety. Ale... nieważne, co złapiemy, i tak już ugraliśmy to. Teraz jak tak sobie myślę, to powinniśmy zdobyć szybko magiczną różdżkę. Ona może nas leczyć fajnie. Ewentualnie butelki lecznicze, bo też pamiętam, że można je mieć jako przedmioty. A może to było przed tą przejściem na wersję bardziej beta niż demo? Tak czy inaczej, zróbmy jednego rerolla. O, czy jest coś dobrego? Nie. Lucky Stick? Nie. A, powiedziałbym, że skip. Po prostu... no, nie mogę sobie pozwolić na użycie resztki złota. Potrzebujemy go do kowala. W szczególności, że chcę ulepszyć dużo rzeczy. Zarówno kartę kredytową, jak i strzykawę, jak i... no cokolwiek nam wypadnie za bossa. Może tam coś fajnego właśnie się trafić. I okej. W przypadku tego dziada, czy jest jakaś ważna rzecz, o której powinienem pamiętać? Poza tym, że będzie dużo bloków robił? Nie. Więc po prostu złapmy cokolwiek, byleby go bić, zabić. I teraz pytam, czy biorę szkletową, czy najpierw biorę zabezpieczenie pancerzowe? Chyba wezmę najpierw pancerza trochę, bo on potrafi trochę zadać, więc tak. Lepiej być bezpiecznym. A, zdaniem niektórych z was może to być strata harpuna. No i tak, bije 11. Inaczej mówiąc, nic tam nie zrobi. I teraz spróbujmy złapać jak najwięcej rzeczy. Świetnie, po prostu. Nie żartuję, świetnie to jest chwytnięcie. No i idealnie nastawia się to na kartę kredytową. Tylko pytanie, czy chcemy ją na pewno... w sumie, jeśli chcemy ulepszyć, to nie ma sensu. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, karta kredytowa się zresetuje, jak ją ulepsza. Więc weźmy po prostu strzykawę. No niestety starczą, ale... starczą czy bez tarczy, ważne, że mamy strzykawę. Nawet jak widzicie, jeśli złapią z czymś, to... podwójne użycie nadal jest potężne. Dobra. Bije 11, więc nie ma czym się przejmować. Jedno, co trzeba zrobić, to topór. Oczywiście. Oczywiście, że zwykłe haki muszą mnie zawieść. No, ale tutaj mnie nie zawiodło. I okej. Blokujemy wszystko, nie ma co się przejmować. Jest pięknie.
Tak, teraz robi 22 obrażenia. Jestem zdania, że możemy to przyjąć, jeśli nawet nie uda się wybronić teraz. A może nawet nie trzeba będzie przyjmować. Bo jeśli dobrze tu się wstrzelę, to zdobędziemy miecza. Dużego miecza i strzykawy. No nie! Fajnie, bo to zada jednak no, 60 obrażeń, ale no i tak nie. Mogłem zadać jeszcze więcej. Okej. Okay. I teraz chyba dobry moment, żeby go wykończyć. Okej, okay, złapałem kartę kredytową niestety. Ja mówię niestety, bo nie użyję się wielokrotnie, jeszcze trochę monet mi zużyję. Przed tym, jakim zaraz bym miał ulepszać. A dobra, weźmy miecza. I ugrane! Muszę przyznać, że podobnie jak moje pierwsze podejście właśnie śmieciarzem, tak tutaj też uważam, że jest to potężne, za mocne może nawet. I okej. Okay. O, przy okazji to jest ta druga rzecz, o której mówiłem, że jak się te dwie się połączy, jeszcze grając z Garbage Gregiem, to gwarantowane wygrana. Tak, czy bierzemy teraz monetę za uderzanie, bo tak będzie lepiej. Dokowale. Jakie masz tym razem stawki? 16. No nie najlepiej, możemy tylko jeden upgrade. Zacznijmy od karty kredytowej, ona szybko się po prostu zwróci dzięki temu. Więc tak. Tutaj mam do czynienia z jakimś wyjątkowo groźnym przeciwnikiem, nie sądzę. Dlatego też... Tak. Teraz... Blokujemy więcej, czy karta kredytowa? O, powiem, że kredytowa. Chcę naprawdę szybko rozkręcić, bo to może być coś, co w jedną turę nam uczesni nawet finalnego bossa. Jak to się rozkręci, bo teraz bije ile? Już 13. Już przebiliśmy to, co było wcześniej. Oczywiście więcej pieniędzy będzie nam zabierać, ale spokojnie. Jak nie będziemy mieć pieniądze, za co zawsze można zrobić najprostszą rzecz, jaka jest, czyli... robić dużo uderzeń naraz. Bo każde uderzenie, pamiętajcie, daje nam jedną monetę. Przy czym da się mieć tego więcej. Tak więc tak. No, widzicie, już tutaj zarobiliśmy. Z powrotem do 15. Okej, okay, za dwie tury chcesz wybuchnąć. Moja odpowiedź na to jest... na A, nie zgadzam się na to. Więc trzeba będzie strzelić... jakkolwiek. Jakkolwiek, dosłownie jakkolwiek, bo co byśmy nie zrobili i tak będzie dobrze. Mogło być lepiej, ale nadal jest to mieczyk. A jak pamiętacie, mieczyk sam podniesiony daje nam 60 w tym momencie. Jeszcze jak ze złocimi, to dopiero będzie masakra z tym. Sierp, oczywiście, uwielbiam sierpa. Bardzo potężna broń. I teraz losujemy. Trzy perki powinny nam się teraz wylosować, wlecieć i tak dalej. I już chyba wiem, który weźmiemy. Proszę. To prawda, to jest tylko pierwszy przedmiot w turze, więc to jest ważna sprawa. Dotyczy to naszego zwykłego chwytaka. Nie. A jak to się nazywa? Nie dotyczy to harpuna. Chyba, że chwytakiem celowo nic nie podniesiemy. Co nad nim zrobić? Nie wiem, że dla niektórych to może być głupie, ale to jest ważne. Patrzcie. Jeśli karta kredytowa wpadnie szybciej... nie udało się. To ona by się uszła 3 razy, a sierp 2. Tak czy inaczej, no. Można tego sprytnie nie używać. Naprawdę formowania świetnych strategii. Takich jak na przykład to, co teraz spróbuję zrobić, czyli... unicestwić go od razu... toporem? Nie. Pobawmy się trochę dłużej, pozarabiajmy trochę, weźmy sztylecik. Więc gra stwierdziła, że złapie mi miecza zamiast sztyleta. Żeby go jeszcze unicestwić. Tak czy inaczej, 32 złota. Ładny wynik, czy coś to jest, co bym chciał, nie? Jedno przelosowanie, bo czemu by nie? Drugie jest za drogie, nie bierzemy niczego. To jest ważne. Grając naprawdę tutaj, właśnie w Dungeon Clawlera, nauczyłem się, że nie można zawsze brać przedmiotów
są momenty, w których trzeba powiedzieć skip. To jest coś, czego nie potrafię robić w karciankach i grach tego typu. Dlatego tak uwielbiam śmieciarza Grega. Ale no, nauczyłem się, że tutaj czasami trzeba. Najgorszy harpun, jaki może być. Niestety. Ale i tak, co by się stało, nie stało, i tak wygrywamy, więc pozwólcie, że spróbuję zrobić kartę kredytową razy 4. Tak myślę. Okej, okay, uwaga! No! Tracę dużo życia przez moją głupotę, ale ja po prostu nie odpuszczę. Ja chcę tą kartę kredytową razy bardzo dużo. Ja szybko tego pożałuję pewnie. Ale to są moje dziwactwa, powinniście już takich rzeczy przywyknąć naprawdę, jeśli mnie obserwujecie dłużej niż krótką chwilę. No niestety będzie tylko razy 3, jeśli będzie pierwsza. Jeszcze jako druga noż. A, w ogóle się nie zdążył użyć. Super. Okej. Okay. Księga skarbonka, definitywnie. I co my tu mamy? Mofaniel albo Mofjamin. Mofjamin jest tym bezpieczniejszym, więc też po niego pójdziemy. Przy czym zanim ktoś się zacznie zastanawiać jakoś bardziej, nie wiem co robi w Mofjamin do końca, chyba że on jest tym od uników. Ale nie jestem pewien, wiem tylko, że Mofaniel to jest ten, który ma milion odbić, więc już zginęlibyśmy walcząc z nim. Okej, okay. Karta kredytowa niestety została zakopana pod styrtą śmieci. Zatem gdzie musimy złapać tę całą styrtę. Kurczę, nieźle. Wolałbym całą styrtę zabrać, ale to, co tutaj się udało zrobić, to było takie wow. Okej. Okay. Dobra, wstrzelmy się tutaj. Co będzie, to będzie. Jest karta i jest sierp. Tylko razy 2 niestety, ale spokojnie. Karta się i tak rozkręca, jak widzicie. Teraz bije już 30-35. A nie, dobra. Mofjamin to jest ten, który będzie sobie siłę bardzo zwiększał. Powinniśmy się tego bać. Raczej tak. Czy będę się tego obawiał? Nie. A dlaczego? Proste, on dubluje siłę, więc szybko bardzo będzie zbyt potężny. Ale ja mogę zrobić coś równie potężnego. Co się nazywa łapanie strzykawy. I tak, miecz w bezpośrednim momencie jest potężniejszy. No ale teraz już strzykawa przebija miecz. Więc tak. To by było, nie było, ważne jest tylko, żeby łapać strzykawę najlepiej solo. Ale jak nas złapiemy z czymś więcej, co też nie będę narzekał. No, teraz na przykład solo się strzykawy nie uda, więc spróbujmy strzykawy jak najwięcej innych akcesoriów. No, szkoda, że zbrojka uciekła, ale nadal sztylecik jest. Topór jest. Strzykawa jest. I wygrane! Piękne, piękne. A i teraz tak. Nie mamy krytyków. To może być dobre. To zdecydowanie bierzemy. Nawet nie wiecie, jak dużo będę miał tego max HP. Jak się rozkręci strategia. Zacznijmy od niewiadomej. O proszę, jaka niespodzianka. Dwie skrzynie już się dodały, no i oczywiście kilka rzeczy, które nam zadają obrażenia. Typowe dosłownie tutaj. I dobra, mamy to. Mamy skrzynię. Też jednego kolca, ale czy mi to interesuje, przejmuje? Nie. Co my tu mamy? O... Warhammer, tak. Greatsword, kolejny, tak. To... nie. Tutaj mamy maszynę. Przelosujmy kilka razy. Nawet nie muszę chyba mówić, dlaczego chcę na tym grać. Teraz. Dobra. Idziemy oczywiście na trudne walki. A dlaczego na trudne? Bo są ciekawsze. Tak najdelikatniej mówiąc. I dobra. Może nie jest to najmądrzejsze z perspektywy tego, że mówiłem, że chcę kredytowe jak najszybciej rozkręcać, ale złapmy je. Teraz pytanie, która się użyła pierwsza? Niestety ta słabsza. Trochę smutne, ale dobra. A musimy się też trochę wybronić, tak jakby, więc... Da. Widzę, że harpun nie ma też najlepszego najlepszej przebijalności. Tak, tak, przebijalności, tak, dokładnej opcji. Można nazwać przebicia.
Nie, żeby to miało właśnie jakieś większe znaczenie, bo nawet jak nie przebijemy tarczy za bardzo, czy coś, to... Dobrze. No byłoby dobrze, gdyby... Nas nie zdradziło znowu. Bardzo dużo obrażeń na cię, kurczę. Nie, no znowu będę musiał teraz tym złapać tarczę. A teraz i tarcza i miecz się złapały. W momencie, w którym to nie jest może najlepsza rzecz, bo nie wybronię tego wszystkiego przez to. No, nie wybronię niestety. Ale nadal życia mamy jeszcze wystarczająco dużo. Teraz tak, co by tu było najlepszym wyborem? To powiedziałbym, że w tym momencie najlepszy co to chyba miecz ten tutaj. I teraz tak, co jest lepszym wyborem w tym przypadku? Potem tego miecza znowu nie chwycę, jest za głęboko. Dużą tarczę bym mógł wziąć, ale czy to jest aż takie teraz ważne? Nie. Topór. Tak, topór będzie najlepszym wyborem, bo wyeliminujemy chociaż dwóch wrogów. A nie, topór nie bije aż tak dużo, jak myślałem, kurczę, zapomniałem. Tak czy inaczej, to był dobry wybór. Nie będę tego jakby wycofywał. Dobrze, 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 dobrze. Proszę, proszę, proszę. No nie. Tak czy inaczej, tak udało się wygrać. No i teraz zobaczmy, co mamy tutaj. Nic ciekawego. O, tutaj nic ciekawego. Ostatnie przelosowanie. Nic ciekawego. Dobra. Teraz walczymy z dwoma klaunami. Bardzo... Może to być irytująca walka, tak dalej, delikatnie mówiąc. Na całe szczęście nasz hak tym razem był grzeczny i zrobił wszystko tak, jak należy. Teraz tak, to jest ta słabsza karta kredytowa. Więc wezmę ją. Szybko się rozkręci, a w ten sposób przynajmniej damy jej szansę dogonić koleżankę. Proszę, pierwszy pokonany, drugi może nie. Dostaniemy 10 obrażeń niestety przez to, ale... Ja się tam tego nie będę obawiał. Bo co byśmy nie zrobili, i tak jesteśmy już na wygranej pozycji, jak widzicie. I tak, na pewno też będę musiał zacząć łapać świnkę skarbonkę czasami. Mogę wziąć bombę. Czemu by nie? Mofilda czy... Lord Squidula? Lord Squidula jest ciekawszy. Ten oczywiście ala ośmiornic, który nakłada na nas truciznę i się leczy przy uderzeniach. I dlatego też jest ciekawszy, bo Mofilda jedno co robi to nakłada na siebie czasami właśnie jedno odbicie i tyle. Poza tym moim zdaniem jego łatwiej pokonać. Nie, w pierwszej turze niestety go nie pokonamy raczej. Będzie trzeba trochę poczekać. Ale jeśli dobrze pójdzie, to może nawet nie dożyje on rundy następnej. Musi dobrze pójść, a widzę, że nie do końca rzeczy się ułożyły pod to, żeby dobrze poszło. No, nie ułożyły się najlepiej, ale i tak obrażeń nie będą. I no, tak. Nakłada swoje rzeczy, 5 ataków, standardowy Lord Squidula. Teraz złapmy jak najwięcej tego. Teraz jak najwięcej mam na myśli tylko strzykawkę. Super. Dosyć, że to jeszcze zbroja nam się tu wepchała na pierwsze miejsce. Oj. Co ja teraz tak naprawdę chcę z tym zrobić? Dokopać się do tej karty kredytowej. O, chyba nie dam rady. Teraz kogoś zawsze można. No i ryzyko się opłaciło. Nie dostaniemy obrażeń, nie dość, że to jeszcze karta kredytowa trochę namiesza mu w żywotności. I tak, oczywiście zatruje nas, ale ponownie powtórzę to, co mówię ciągle. To jest boss fight, no bo swoje tak akurat życie tracić można, tak długo jak to jest jeszcze stabilne, kontrolowane i wiadomo, że nie zginiemy od razu przez to. I dobra, mamy skarbonkę, niestety ona nie wpadnie jako pierwsza. Szkoda, byśmy dostali więcej monetek. Nie to, żeby szczególnie nam monet brakowało, ale tak, zawsze więcej to lepiej. Dobra, i poproszę cokolwiek. To jest ta, która spokojna.
której Squidula nic tam nie może zrobić. I okej, teraz się wzmacnia, przez co będzie się leczył jeszcze bardziej, ale... Jak mówię... Mnie takie rzeczy nie straszne. Proszę, strzykawa pierwsza. Dziękuję. I dobra. A tutaj, czy coś takiego naprawdę chciałbym złapać? Powiedziałbym, że może młota, ale czy on jest nam potrzebny? Nie szczególnie. I tak, mam wystarczająco dużo bloku, więc... Mieczek pojedynczy? Tak. Udało się. Mamy wygraną. No. Jakie mamy nagrody? Usuwanie trucizny. 2% od naszych monet, jak mamy 100 monet lub więcej, albo jedną darmową alchemikę. Monety. Jak monety nam procentują? Więc tak, trzymamy się na setce. Co za tym idzie, muszę pilnować. Dobra, będziemy poniżej setki niestety, ale te dwa miecze stwierdziłem, że trzeba ulepszyć. Z tym się jeszcze wstrzymam. No i idziemy dalej. Alchemika nie trzeba i... O, wait! Cóż, do finalnego bossa idziemy. Okej. Okay. Poszło nam szybciej niż myślałem. Zatem się... Może uda się pójść na nieskończony tryb. Byłoby kuszące, ale nie trzeba. Niestety mieczek pierwszy. Więc potęga karty kredytowej tutaj się nie wzmocnisz tak, jak bym chciał. Ale nie zmienia to faktu, że... W tych walkach teraz musimy je łapać najpierw harpunem. Właśnie dlatego, że chcę mieć jak najwięcej je wzmocnione przed finalnym bossem. Skip. Nie potrzebujemy niczego więcej, żeby tutaj wygrać. Bo to, co mamy, prawie że gwarantuje nam, że dostaniemy karty kredytowe po prostu w startowym rozdaniu. Albo nawet nie prawie że gwarantuje, a 100% gwarantuje, że one tam będą. Więc tak, to jest na pewno lepszy wybór. I okej, okay, miecz ten chyba nie przeszkodzi nam w rozdaniu obrażeń od kredytowej. No, nie przeszkodził. Nie bierzemy, bo to jeszcze może zaburzyć wszystko. Tak, sytuacja wygląda jak? Oj. Bym powiedział. Dobra. Jest tak źle? Jest źle. Kupimy tylko tę tarczę, to jeszcze się uratujemy. Dobra, udało się. Tu akurat muszę iść na defensywę, nie chcę stracić żadnego życia, bo finalny boss bywa niebezpieczny, delikatnie mówiąc. Jak przekonałem się niejednokrotnie, więc te. Muszę po prostu, nie ma, że nie. No ten. Więc jak najwięcej rzeczy. To jest która? To jest ta słabsza, czy ta mocniejsza? Słabsza, ale ma to znaczenie? Będą trzy użycia. Nie, nie ma znaczenia. Wow! Wow! To jest chyba największe zlamienie, jakie kiedykolwiek wykonałem tutaj, w tej grze. Łapałem coś, czego nie chciałem, a to, co chciałem, to mi uciekło. I to tak perfidnie uciekło. Dobra, tak czy inaczej mamy... Ile? Trzy użycia topora. No to trochę może przeszkodzić w planie na kartę kredytową. Nie użyję się trzy razy, tylko dwa. Ale... Nadal, obie są już rozkręcone dosyć poważnie. Jeśli taką jedną dobrze złapiemy, to będzie potężne. O! Raczej niż hot, tego nie umiem nazwać. Dobra, Shredder Room, czy jest coś, czego nie potrzebuję? Zaryzykuję z tym. I z tym. Coś jeszcze do wyrzucenia? Nie. Prawie całe złoto niestety tracimy. Ale no... Teraz już nie wiem, czy jest sens. Perfidnie mi odskoczyły. Ale dobra, nie będzie przynajmniej większych obrażeń. Aha. Fajnie. Nie mamy trucizny, więc tak tego nie użyję. I tutaj czegoś potrzebujemy... Co najwyżej leczenia. W sensie złoto nie zaszkodzi, bo tutaj chyba nadal za złoto mamy jakiś tam procent życia dodatkowy. Ale jednak leczenie najważniejsze. Dobra,
No i idziemy na finałowego bossa. Okej, okay. Żeby pływało, musimy mieć wodę faktycznie, jeśli chodzi o tą rybę, więc warto to zapamiętać. To nie jest tak jak czasami, że ryby mogą i tak bez wody. Ale ciekawe, że jest to przedmiot. Teraz od której zaczynamy? 7, a tutaj 45. Będzie tylko razy 3, więc spróbujmy od tej słabszej zacząć. Tamtą mocniejszą spróbuję zachować na razy 4. I okej. Okay. Teraz trzeba złapać... O! Chyba je osłabili. Nie żartuję, chyba naprawdę kiedyś te bomby były bardziej groźniejsze. Dostaniemy obrażenia niestety. Ale nie mogę pozwolić na to, żebyśmy... No, dostaję obrażenia od tego, więc... Co za zdradziecka tarcza! A perfidnie mnie wyskoczyła spod mojego haka. No, właśnie o tym mówię. Gdybym jakimś cudem nie miał tyle życia, to... Zagrałbym. Dobra. Chyba nic nie złapałem w tej rundzie w ogóle, więc teraz będzie razy 4, tak jak chciałem. No. I teraz zaczyna się najgorsza część. Musimy to wszystko przeżyć, co za tym idzie. Powinienem łapać topora. Mój błąd. Zapomniałem o tym, że on ma pancerz. Mamy coś, co jest w stanie zadać wystarczająco dużo obrażeń. Nie, chyba nie jesteśmy w stanie. Będzie tylko razy 3, więc za mało. No coś... Coś mam jakiegoś pecha wyjątkowego, że tutaj nie potrafię... Na nagraniu wygrać. A sam już zaliczyłem 2 czy 3 łapy. No trudno. To jest naprawdę jakaś klątwa nagrania. Ale dobra. Najważniejsze jest to, że i tak widzieliście potęgę i... Do tej pory, dosłownie przed tym momentem... No nasz build był idealny. No to i tak, jedna zdradziecka tarcza spowodowała, że przegraliśmy. No cóż. Na pewno będę próbował grać nią jeszcze ponownie, czy już sobie prywatnie, czy to znowu na odcinku. Ale na tym moment to by było tyle, więc dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, i tak dalej. Na pewno już dobrze znacie moją formułę. No i tak, następne odcinki definitywnie będą. Przy czym nadal nie obiecuję, czy to będzie... ponownie Unbunny, czy Unbunny w sumie. Bo zdecydowanie chcę nim zagrać, ona jest świetna. Czy może okaże się, że jakiś inny, czy to znowu Greg powróci, czy to powróci, albo czy powróci, pojawi się ten Squiddy, czy to zagramy Bernim, Benem Beaverem, Dolly, Counting Clawkulą, nieważne kim, ale obiecuję, że odcinki będą. Ale tak, na ten moment naprawdę, no, trzymajcie się i hej, hej.